Dzisiaj mamy ze sobą gości. Przyjechali z bardzo daleka. Teraz z Honolulu. Z Honolulu. Z Australii. Siema. Siema. Patrzcie, jak się błyszczą. O, jakie nówki. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Ej! No, idziemy w teren, nie? No wiesz, no! Dobra, my lecimy w teren, widzimy się przy jakimś lepszym sygnale, bo tych brzydkich to już nie będę nagrywał. No jest. Pierwszy moniaczek dzisiaj. Wajmarek. Jedyneczka. Taka sobie. Chodź tu. Chodź tu do tatusia. Fajnie. Czekajcie. No i trochę wyczyściłem. No i fajnie. 1930. Yo. Witam, witam się z mami. No, jesteśmy z ekipą, kopiemy. Już wam pokazuję, co mi pierwszego wyszło. I pierwszy mój fant to monetka. Znaczy nie monetka, tylko guziczek, sorry. Bez uszka. Taki zwykły guziczek. No, a tu mamy kopiącą ekipę. Ania tam, wypina się do mnie. I tam jest Adrian z Krystianem, a Daniel Kaśpola z Krzoki. No, fajnie, fajnie. Wszyscy kopią. Ania jako pierwsza znalazła jakiegoś moniaka, ale niestety taki trochę zajechany moniaczek. No cóż. Dobra, lecimy do przodu. Co masz, Aniu? Chyba 90, tak? Piąty? Nie, to masz 1925, masz Weimarka. Bardzo fajny. Kurde. A się nakopałam, nie? Pokaż. Ania ma pierwszą monetkę. Nie, drugą. Pierwsza była taki zajazd. Piąteczkę. Weimarek. Kurcze. Fajnie. Się cieszę. Się cieszy? Super, mega. No, ciekawe co tam... Krystian się obraził dopiero. No, dobra, lecimy w tamtą stronę, może tam coś znajdziemy, tam o. Gratki. Ma monetkę? A nie ma monetkę? Patrzcie się, jaka tu normalnie agresja, przemoc tu się... Konkurencja! No, dobra, lecimy. Tu jest Ania z synem. Ciekawe, co tam mają ciekawego. Tam jest Krystian z Danielem. A ja mam tutaj kolejnego francika. Guziczek. Taki. Znowu no-naming, że tak powiem. Bez żadnego takiego konkretnego motywu. Tomasz Kropek, zapraszamy. Mi się tutaj nigdy nie udało w Niemczech trafić 500 marek. Tak wyciągam, pierwszy myślałam, że to jakiś medal, bo tak z tyłu taki orzeł. Nie wiem jak to, orzeł. No. Fajnie.
pierwszy raz. No i mamoniaczka. Ze swastyką, jedyneczka i jeden fenik. Fajnie. 1930, chyba 8. I jakaś plumpka się trafiła. Weizenmel. Prawdopodobnie z mąki. Chyba mam grubego fanta. Zaraz wam pokażę. Widzicie to? Dobra. Zestopuję kamerę i spróbuję to ostrożnie wyciągnąć. Udało mi się. Fajnie. Widzicie ten krzyż? Masakra. Dobra, jeszcze chłopakom nie pokazuję, później im pokażę. Nie wiem, czy to jest srebrno, srebro, ale tak wygląda jak cienkie sreberko. To była odznaka. Niestety już po tej odznacy no nic nie ma. Ona chyba miała tą czarną farbę. Tak wygląda tył i chyba to jest sreberko, no nie? No fajnie, że się jeszcze łóżko zachowało. No nic, ale cieszy, bo ciekawy fant. No tego bym się nie spodziewała. Taka kochana spineczka z tego tudołka. Jaka śliczna. Jej, jak ja uwielbiam takie fanty. Nie wiem, chyba stara jest. Taka, tak się wydaje. Prześliczna. O, jakiś kolor. Jakiś kolor się tu pojawił. Klamareczka. No i klasa. Super. Ale ładna. Ale ładna będzie. Bardzo ładna jest. Tutaj ma taki ciekawy wżer. Dziwne to. No ale kurczę. Fajnie, bo jeszcze z tym dzióbkiem jest. Co do tych dziurek wchodzi w pasku. Bardzo mi się podoba. Fajnie. Pójdzie do gabloty. Co to jest? Chyba cesarstwo. Ano. Już ostatnie jego chwile. Jedyneczka, 1875. Taka sobie. Ten mi tu narzeka, że za dużo kamieni tutaj rozsypałem. Kopaj, kopaj. Tak jest. Kciuk do góry. A czemu łańcuch wypadł? W życiu słabe słowa nie powiedziałem na tą łączkę. No dzisiaj nietypowo, kurczę. Ja praktycznie samo aluminium, a ten pan ołów. Się te jedynki uparły, no. Kolejna jedyneczka. O, przepraszam za tą ostrość. O, 1900. Masakra. Nie chcę mi się tego czyścić. Wybaczcie, no ale... No tego to bym się najmniej spodziewała. O kurde, jest sreberko. No jest ten srebrny krzyżyk i jest krajcarek. No po prostu, ja nie wiem co się dzisiaj dzieje, ale... No, niedawno kopałam właśnie tą spineczkę. A teraz sreberko, no po prostu to jest coś niemożliwego.
pięknie. Normalnie mam dzisiaj dzień zrobiony. To jest po prostu coś superowego. No, Ania jest tam daleko ode mnie. Chłopaki w ogóle już całkowicie się gdzieś tam rozeszli po lasku. Zaskoczenie totalne. Jeszcze tutaj mi się sreberka nie udało w tym akurat miejscu znaleźć. No super. Ty weź mnie nie strasz, człowieku. A co ja ci robię? Panie, idziemy do domu. Trzeba coś zjeść. Myślałem, że jakiś fotoreporter mi się trafił. Widzicie ten krzyżyk? To wam jeszcze zbliżę. Pierścionek z krzyżem żelaznym. Troszeczkę oczyściłem. Ale wyczyszczę to całe i pokażę wam w całości. No. No. I drugiej takiej sztuki nie ma. No to jest właśnie fajne w tym. Może być podobna, ale tak. Jedyna taka będzie. Pozdrowienia dla Sławka, który ma kopię, nie? Tak. Sławek, pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam. Sławek, pamiętasz to, nie? Na pewno pamiętasz, tylko to wyżej wykopałeś. O, widać, że to jest robione ręcznie, wszystko ponacinane. Także samoróbka fajna. Jest moc, zarąbiście. Elegancko, fajnie. Idziemy jeszcze tutaj kawałeczek tą łączką i będziemy się już brać, bo mamy 15, a musimy przecież coś jeszcze dzisiaj zjeść. Będziemy jeść dzisiaj, nie? Tak, tak jak Daniel lubi. Ja oczywiście jestem na dietę, oddaję mu całą porcję, może tylko pić. Na pewno, już ci wszyscy wierzą. Ej, daj, pokaż mi tą swoją. Bo... Nie ma sprawy. Proszę. Po 5 minutach polmos. Patrzcie, jak go podzalewa. Gdzie tam, panie, kurde, to srebro jest. Ej, co nie? Srebro jest. Oni się i tak nie znają. Srebro z Polfarm. To srebro linium. Tak. A ja przed chwilą brałem prysznic. No i tak, my już wracamy. Tutaj ekipa już przy aucie. Natalia też już skończyła. Sorry za to, że się ten obraz tak trzęsie, ale niestety no tak to już jest. Dobra, także zaraz się jeszcze raz widzimy. My już jesteśmy przy aucie. Tutaj się fetysze robiły. Wszystkie detektory poustawiane. Zdjęcia my sobie robili z nimi. Rzucaj do wiaderka, łuski się zbiera na kolor. Także no, my się z wami już będziemy żegnać. Nikt się nie interesuje, że się trzeba pożegnać. Wszyscy to w dupach mają. No, tak, tak. O, zorientowali się, że wy tu jesteście. Także ja tam też wam pomacham. Trzymajcie się i do następnego. Powiem wam coś tajemniczy. To jest najkrótsze Daniela pożegnanie. Dokładnie, no bo wszyscy mieli to. Cieszcie się, bo wiecznie tego nie będzie. Ale to wszystko przez Natalię. Cicho. Dobra, nara. Jedziemy coś zjeść. Smacznego. Dzięki. Smacznego, dzięki. Nara.